Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle i zapraszam do dalszej części przygód w grze Spellforce 3. Spotykamy się dość nietypowo w menu, a to z tej racji, że mamy już dostęp do pełnej wersji tej takiej oficjalnej, finalnej, gdzie doszło kilka fajnych poprawek, o których powiem już w trakcie naszej rozgrywki, ale na początek chciałbym pokazać małą zmianę, którą wprowadzamy w naszej przygodzie, a mianowicie przestawiamy się na klasyczny poziom trudności. Tutaj może też właśnie problem, że nie pokazałem, jak to wygląda przed rozpoczęciem naszej przygody, a myślę, że jest to dość istotny opis, ponieważ kilka osób też zwróciło uwagę, kurczę, jakoś to zachowanie naszego przeciwnika na tym trybie normalnym pozostawia trochę do życzenia. Stoją, przyglądają się, jak kumple biją, a sami nie podejdą pomóc. W trybie klasycznym, w którym teraz naszą przygodę kontynuujemy, jest zupełnie inaczej i te pierwsze 2 godziny, które już mamy za sobą, jak ogrywałem w nim, było trudniej. Trzeba było częściej korzystać z czarów, z umiejętności, z regeneracji, z różnych tam możliwości, jakie daje nam gra, ale myślę, że z jednej strony jest ona dłuższa, jest ona trudniejsza, ale przez to też i ciekawsza. A jak dla kogoś by było mało, no to mamy jeszcze maga kręgu, ale no może kiedyś coś. Dobra. No to co? Do dzieła. Wracamy do gry, gdzie mieliśmy odwiedzić pewną wioskę. Wide swathes of green, fertile soil, lakes and rivers rich in fish. The people of Leonon, a small village in the meadowlands of Leonidar, have long led a peaceful life. Now the tides have turned. According to word of mouth, the village has been struck by the blood burn. It is your mission to ascertain these rumors' veracity and act accordingly. No to witamy w Leonon, przynajmniej tak po polsku. All I'm saying is that I just don't understand why people always act that way. I mean, I... Quiet. We're here. This is Leonon? Huh, looks pretty serene. Still. What about our troops? Should we wait for them to catch up? No. Our first task is to assess the situation anyway. How bad is it and how many are infected? Once we have a clearer picture, we'll act accordingly. Meaning? We'll see. No i myślę, że pierwszą dobrą zmianę było widać już na start. Dialogi uciekły nam w jedno stałe miejsce, już teraz nie wędrują za towarzyszami. I to jest bardzo dobra informacja, że twórcy słuchają graczy, podeśle się im propozycje i dość szybko jest ona wprowadzona. Druga sprawa, jeżeli dojedziemy do końca kamery, czasem ona potrafi... A nawet już nie, ale tak jak gdzieś latałem po zamku wcześniej... Czasem się zachowa nietypowo, ale nie ma tych wstrząsów, jak to miało miejsce wcześniej. No dobra, odbierzmy nagrodę. Ło, panie, tyle nagród trzeba... A nie, jedną. No dziękuję bardzo. Myślę, że dla naszego kolegi jakiś taki mieczyk, siła, zręczność, a może coś dla kogoś lepszego. Dwuręczna? A nie, jednoręczną. Bo tak, jedną rękę chcemy mieć co najwyżej zajętą. Co jest najdroższe? Pójdzie na sprzedaż po prostu. Dobra, to jest najdroższe, to niech idzie. Masz, proszę bardzo, nim wyruszymy w dalszą podróż, tutaj rozumiem, też musimy przypisać punkty. Nasz kolega, sentencja. To szybko się nad tym zastanowię i powiem, co dla nich wybrałem. Okej, nie było takie trudne. Nasz kolega sentencja dostanie dowodzenie. 2 dodatkowe punkty. Wydaje się niewiele, ale to jest naprawdę bardzo dużo podczas walki. Mamy 28. No dalej ten interfejs tak przeskalowany, ale to z ukłonem dla oglądających na smartfonach i jakichś małych ekranach, chociaż chyba tylko na smartfonie. Takie coś ma miejsce, a to byłbym za tym z racji, że my jesteśmy... Od białej magii, kolega będzie od czarnej magii. Chętnie bym rozwinął te umiejętności, szczególnie zobaczył, jak działają takie rzeczy jak zew porzuconych. Może być ciekawie, więc czarna magia. A jak nie, to i tak go nie lubimy, najwyżej go powieszą za używanie czarnej magii i tyle, czy maskę żelazną mu założą. Tak wygląda za to nasza postać. Czyli ogólnie poszliśmy w bardzo, bardzo, bardzo podobnym kierunku jak ostatnio. Nie wiem, czy tutaj punkty się jakoś nieznacznie nie różnią. No dostał taki inkwizytor prawie, że. No ale daje to punkty odporności, to niech sobie z tym biega. Tarcza, długi miecz, te sprawy. No taki trochę sentencja jesteśmy, tak, jeżeli chodzi o nasze tu zdolności, jakieś kołowrotki, inne bajery.
Do tego wszystkiego cóż się zmieniło? Awatar? Yes. A może jeszcze tak? A jakoś bardziej mi podpasowało, mimo że tak naprawdę włosy mamy, zdejmę na chwilę. Prawym przyciskiem myszki można szybko zdejmować, podmieniać, zakładać i tak dalej. Brodę. Ogoliliśmy kolegę, włosy dalej na wieśka. Myślę, że jest wszystko. Przy okazji mamy fajny talizman i tak dalej to. Wyjdzie wszystko w grze. Tak? To jest ten plus grania po raz drugi, że można było pewne rzeczy poznać nieco dokładniej i teraz no myślę, że zdecydowanie, czy będzie zdecydowanie ciekawiej. Tam już widzę pierwsze nagrody. No właśnie, zobaczmy jak to będzie ciężko z tymi pająkami. Tak wspomniałem, teraz już trzeba przemyśleć co kiedy się zastosuje. Tak wcześniej stosowało się od razu, a teraz lepiej poczekać na odpowiedni moment i zadać cios nieco bardziej przemyślany. Na pewno będziemy dalej nastawiać się na zbieranie nagród. Tak jak tutaj leży, bo no, u handlarza to wszystko jest pieruńsko drogie, więc jakoś trzeba zarobić. Albo ubrać się w coś lepszego. Wychodzimy na wieś w końcu. Wychodzimy na ów. Więc no, to może być trochę minus serii rozgrywanej przeze mnie, jako że no, postaram się dość dobrze to wszystko przeeksplorować. No ale... No znamy się na tyle, jeżeli chodzi o RPGi, że no niestety jest to dość mocny standard. Ale mam nadzieję, że wynagrodzi to nam gra fajnymi znajdźkami i nieraz też i ciekawymi historiami. Stary szałas. Okej, myśliwska chata. Tutaj byliśmy. Idziemy tędy. Chociaż tych ścieżek to jest naprawdę sporo. No, już idzie. No dobra. Nie, aha, to jest cała ekipa, bo dobrze by było odzyskać trochę... życia w ogóle, nie ruszymy dalej, no ale niech mają. Podejdźmy, zbierzmy się wszyscy w kupę. I obrabujemy ich. No to jest też plus albo i minus grania na wyższym poziomie, a wiesz wszystko. Zobaczymy jak to z udźwigiem wygląda. Że dużo więcej musimy korzystać z tych specjalnych mocy, tak? Wcześniej mogliśmy się ewentualnie bawić, a tu możemy uleczyć, ale to tam... Tak, wcześniej mogliśmy się ewentualnie bawić tak na spokojnie, że to tam pójdziemy pojedynczo, tak, czy nie będziemy korzystać z mocy, idziemy, bijemy i tyle. No to tak teraz bez użycia mocy będzie naprawdę niefajnie. Co akurat cieszy. Czemu musiał na niego spaść, kiedy był na czworaka? O, pewnie czegoś szukał. Albo wracał z imprezy. Różne rzeczy to po ludziach chodzą. No i zaatakował sam. A może my chcieliśmy poczekać, aż odzyskamy nieco życia, bo to też jest dość istotne, tak? Żeby nie pchać się od razu. Weź tutaj pozbaw tego równowagi. Że nie lecieć na hama, no ale jak już poszło, no to co zrobić? Co istotne, jeżeli chodzi o te tutaj informacje. Jeżeli jest na czerwony, to znaczy, że jest bardziej podatny. Jeżeli na niebiesko, no to tej podatności brak. Ty, nasz kolego, a czemu mnie biją? No nie biegnij, ty... Trzeba było mu przypisać trochę inteligencji w tym wszystkim. No cóż zrobić? No i trafił się taki chojrak. Chodź, jak zginiesz, to w sumie też pokażę pewną mechanikę, ponieważ nasz bohater może zginąć, ale po walce ktoś może go podnieść, oswobodzić. Chyba, że nikogo już nie będzie z nami, no to niestety. A nas to są dodatkowe punkty doświadczenia, jako że wszyscy są na party, to podzielone. Delanik, dobra. Wszystko. Idziemy. Grzyby szukamy. O, jesteś. Raz już nie biegasz razem. Mam nadzieję, że nowy awatar również wam przypadnie do gustu. Jakoś tamten był taki mroczny, niewyraźny. Oho. Moment, ale tutaj... No wolałbym się przygotować, jeżeli miałoby się okazać, że tu rzeczywiście coś będzie niedobrego. Patrz, pierwsza pomoc. Zobaczymy jak śmiga. O, śmiga bardzo dobrze, szkoda tylko, że skupienie nam zabrało. Praktycznie całe. Nie, to jest jednak wróg. Widać było na czerwono. A kogoś też żeś wyleczył. No to łobuzy to w czasie, jak tutaj zbieramy siły, musimy rozbiegać nasze tu rany. Jeszcze zobaczę. A no właśnie, chciałem mówić, że dziwne, że tu nic nie znaleźliśmy, a to... No nieraz odpowiednie ustawienie... O, bierz. Kamery i jaka różnica. No co prawda to wygląda wszystko jak na handel. Na granicę z tym pojedziemy. Tutaj kolejne rzeczy leżą. Nim dojdziemy do głównej misji, to... Was that the Bloodburn? We'll see. And if that's the case, let's hope the potions will protect us. Now would you look at that? Look at that. Bierz. Trzeba też pamiętać o tych eliksirach, no po to je mamy, żeby wykorzystać. To też nie służy po to, żeby chomikować i nie chwalić się. Panie, zebrałem tyle eliksirów, że nikt nie dał rady.
więcej. A tu co? Deski będą potrzebne? Destroyed. It's not that wide. We could jump. Leonon's to the east. No point in making detours. A szkoda. No i tak to jest. Chciałem zboczyć ze szlaku, no ale tak to jest z takimi tutaj biegać przymulaczami. Nic nie pójdą w bok. Okej, okay, pełno truposzy. Na niebiesko to znaczy, że możemy pogadać nad jego ciałem. Ślady krwawej gorączki i tak dalej, i tak dalej. Dobra, my wracamy za to, do tego towarzystwa, które było po prawej stronie. Fajnie by było z nimi powalczyć. Zobaczyć. Co to jest? Looks like an old trading post. I guess it got overrun by rebels during the Mage Wars. We might actually use it as an outpost if we need help from our troops. Speaking of troops, where's the rest of the Wolf Guard? Didn't you say we'd meet up with them near the King's Forest? Yes, but they're still up north taking care of some rebels. They should arrive soon, though. Kolega, tak, miał dzień wcześniej konkretną imprezę, bo cały czas z chrypką tutaj. Inaczej go nie słychać, a może to będą nasi. No nie każdy jest na czerwono. Ktoś chciał... No nie. Tyle, jeżeli chodzi o naszych. Tutaj widzę maga, fajnie by było wyeliminować jak najprędzej, bo on nam będzie tutaj krew psuł. Masz tutaj krwawica, niech cię zje. Ło, panie. On ich leczy. Podejdziemy do maga w takim razie, w pierwszej kolejności. To jest też dość istotne, żeby obierać strategię, kogo atakujemy, kogo zostawiamy w spokoju, jak to się prezentuje. A nie, ty możesz ginąć, tak siebie nie lubimy. Dobra, to nawet nie ma już na kim tych kobro. Jest, bach. Ubudubu, ubudubu. Jakieś podsumowanie naszego łowu? Nic, tyle co pomagu. Może ubrania? Ło, mniejsza czarna laska. Czarną laskę to chyba duża, a nie mniejsza. Coś nie tak. Podnieś to. Nie można zebrać żywności, dopóki prawdopodobnie nie mamy bazy. Może powinniśmy biegać po tych krzakach dopiero w momencie, jak zbudujemy przyczółek, tak nam zaproponowali. No zobaczymy. Raz życia nie odzyskaliśmy. Weź tu ktoś mu czarem machnij w twarz. No pięknie. Tyle stracił skupienia. Wilki, okej, okay, rozumiem, ale to jeszcze nie czas, żeby z nimi walczyć. Tutaj widzę, że też chyba pakujemy się w jakieś problemy. Ale mam nadzieję, że niebawem zaczniemy też naszą część RTS-ową, gdzie rzeczywiście przyjdzie nam tu co nieco wybudować. No niespieszno nam do celu, niespieszno. O, jeszcze dzikie świnie są. Ale żaden komentarz. Tak, przyszliśmy na wieś. Świnie odnalezione. Jest impreza. Ło, nie ten przycisk. Mamy kolejną nagrodę. Jeden mądry. No i proszę, kto? Czekaj. No dobra, dobrze poszedł. Kto taki mądry, że podniósł skarb? Aha, drewno. Czyli to nam sugeruje właśnie też mniej więcej tyle, że czeka nas tutaj jeszcze przygoda. What the? O. Elves? Panie, słupki z The Settlers się znalazły. Elfy? Chyba pogadamy. Co prawda oni nas nie lubią. Salengar, who are you? And what by Elin's reigns are you doing here? Sentenza Noria, general of the Wolfguard. And we'll be the ones asking the questions. This is Nortander territory. Wolf? Oh, I see. Then talk to our scryer, Elion, Evran. I believe she will want to have a word with you. So do I. Okej. No dobra. Nasza droga do Lianu. Tak jak oni to po amerykańsku. Jest naprawdę dość długa i kręta. Pamiętam o wilkach, bez obaw. No i jesteśmy na miejscu. Myślę, że ta misja się tu nie zakończy, więc... O coś dawali to drewno. Ale te słupki będziemy jak w The Settlers im przestawiać. Jeszcze się zdziwią. Acknowledged. Gdzie jest szefowa? Tyś jest? Jasnowicka, tyś jest szefowa. The Wolfguard. This will be interesting. What are you doing here? This is Nortander territory. It is, and we are aware of that. But I'm afraid recent developments have made our presence necessary. Spare me the verbiage. What's the meaning of this? As you might know, this village has been struck by the Bloodburn. We are here to investigate.
Czyli bawimy się w lekarza. What about the corpses? We found what looked like villagers with arrows in their backs. Bandits, not villagers. They were near the village when we got here, and we took care of them. Since when exactly? You've built quite an outpost. Since a source informed us that there would be an outbreak, which was 3 weeks ago. You knew there'd be an outbreak? Yes. Oh. Nie macie prawa, powinniśmy się... Nie, raczej bym dogadał. Chyba nie są tacy źli. Well, investigating is also what we're here for. Maybe we could join forces. I appreciate the notion, but I'm afraid this won't be possible. Why? Because I know what you came here to do, and it's a mistake. What do you mean? All right, that's enough. We're here by order of the Queen, and according to the White Mist Treaty, you will now step... You're not. What? The White Mist Treaty was struck between the Moorhir Scryers and Queen Aelith. You are acting under the orders of Lord Marshal Arendir, to whom we have sworn no loyalty. Or should I say, Lord Anger and those mage-slaughtering purity fanatics who are really making the laws of your country now. The purity has nothing to do with this. We are here to prevent the Bloodburn from spreading. Well, we will take care of that. Now leave, or I will make you. Was that a threat? It was. You have 5 minutes to get back to where you came from. Then our archers will open fire. Leave. 5 minut. That's the trading post. Rzeczywiście czas odliczają. Mam nadzieję, że ona tak, bo bym poszukał skrzynek. No to nie wejdziemy. Elfy staną się wrogie. Panowie, a macie jakieś zapasy ciekawe? No pięknie, a skąd my robotników wyczarujemy? Przecież nawet kobiety nie ma w naszych szeregach, żeby jakoś zwiększyć populację. A w tak krótkim czasie to już w ogóle. Nie wiem czy... How come we never heard about this until now? Because the Crown wanted to avoid a panic. Though it's too late for that now. Word is spreading rapidly and those purity lunatics are using it to their advantage. I guess you don't like them. No. And I think Arendir's way of handling them is dangerous. Nie wiem, czy nasza magia wystarczy nawet do tego, żeby tak szybko tu ludzi przywołać. No dobra, lecimy tam, gdzie mówili, że przyczółek, bo tak sobie biegamy, ale na dobrą sprawę to te 5 minut my chyba mamy wykorzystać, żeby rozbudować naszą wioskę docelową. O. Siema, Ważka G. No to trzeba było się tym chyba od razu zająć. Niestety, trochę przegapiona sprawa, tak bym powiedział. Ty, no i się... Koledzy, tak to jest, takimi iść na akcję. Dziabaj! Niedobrze trochę. Trochę niedobrze, bo na te robale my mieliśmy natrafić, jak szliśmy w kierunku elfów, a nie teraz dopiero. No ale cóż zrobić? Idź ty, co kołowrotki tutaj im cykasz. Cyknij bach. I drugi też miał takie rzeczy. Najgorzej, że chyba trzeba by było pomyśleć... Eliksirach. Dobra, otwieramy to. Tak wspomniałem. Nie będziemy żałować im tego. Szczególnie, że trochę zależy nam na czasie. Trochę nam na tym czasie zależy. Że też tak późno... Ale to było piękne. Nowy poziom dodaje nam zdrowia. To nam to wyszło. Mam nadzieję, że to nie jest mimo wszystko sprawka elfów, tak? Że to nagle tak niemiło się zrobiło. Ty łucznik, jak ci idzie tu? Strzelanie, weź tu jeszcze specjalny tusz. Idziemy. No dobra, ale co minuta... A ty jeszcze tu są robale. Co minuta w plecy, to niestety. To może nas drogo kosztować. O ile to była tylko minuta, ale mam nadzieję, że elfy też nie będą jakoś na tyle wrogie, żeby o, zaraz nam się pakować tutaj, aż przyczółek i... To są ludzie. Our troops caught up. Good. General Noria, you, what's the matter? Is something wrong? Look up ahead and you'll see. We have unwanted company. Where's the rest of you? At the crossroads, sir. Waiting for your word. Good. Then send them in. The elves won't let us into the village, so we'll force them to. If we do it right, they won't stand a chance. Anselm, you'll help me develop a strategy. Corporal Tahar, you will oversee the setting up of the outpost. What's your name? Seamark, sir. Gerald Seamark. And you grew up here, right? That is correct, sir. Good. Then you know the area. You will assist Tahar when he needs it. Now,
Let's get started. If these damned Moor here want blood, they shall have it. Seamark to tak trochę jak Watermark, tak też z wodą związane, kolego, te sprawy, jak rozumiem. Pogadajmy. You're Corporal Tahar, I assume. Yeah, any advice on how to get started? We should probably stock up on provisions first. I suggest we send out some men to hunt and do some wood cutting. Got it. And be sure to task some of our men to take care of transporting the resources, too. If everyone is assigned to a specific job, there'll be no one left to do that. I'll keep that in mind. Thank you. Jakoś tak to mnie nie dziwi. Jeżeli nie przydzielimy nikomu pracy, to się nie weźmie za nią. Dobra. Tu panowie drewno, myśliwe, tu biega tej zwierzyny całkiem sporo też. A my lecimy tak, odebrać nasze nagrody, które były do tej pory nieodbieralne. Tu widzę, coś się świeci. Tutaj też jedzenie, to wszystko nam się przyda. A jeszcze tam mamy od tych bandytów. Ło, za co? A za co to? Możemy tu przeczytać? Nie, trzeba najpierw wziąć. What is it? Yes. No właśnie, za co? Za jajca. Wybuduj dom zrębowy. A. I proszę. Tak się robi. Co prawda 5 to tyle co nic, no ale... Ale jak zamelduj się? Kim on jest, że on do nas nie podchodzi, tylko my do niego? Tak, czuję się oszukany, niesprawiedliwe. Melduj się, kolego. Corporal, did you send out hunters already? Yeah, and they already found some game. I also tasked a couple of men to gather wood, as you suggested. What's next? Good question. I suggest you head out and see if you find more suitable spots to establish outposts. Closer to the elves, preferably. The more territory we control, the easier it will be to win the battle. Makes sense. Tak, to zazwyczaj bywa. Ło, tych sektorów widzę jest całkiem sporo. All right. Let's find more spots to set up outposts. We need to gain more ground. Agreed. Dobra, on mówi, że jak najbliżej elfów. Tu chyba się nam najbliżej elfów, gdzie on... Albo tutaj. Pod nosem im typowo. Rozbudujemy się i tyle, panowie. Bliżej się nie da. No i pięknie, budowa. O! Build jak build, ale znowu nas atakują, a my mamy się zameldować. Jak złożyć meldunki z takimi łobuzami tutaj na karku? Niech krwawi już. Starczy. Znaczy, nie, na walki nie starczy. Okej, okay. Nie podoba mi się to, że jesteśmy na ten moment takim największym chłopcem do bicia w naszej przygodzie. Mam nadzieję, że jednak zmienimy się niebawem w badasa. Bardzo tak kulturalny ten tu chłopek sobie gwizda w takim momencie. Chyba nie poczuł problemów. Dobra, will do. Ale co doświadczenie, no właśnie, będzie trzeba w wolnej chwili rozdać. Tu znowu problemy. Wiedzieliśmy, gdzie ten przyczółek rozbudować. Chodź. Ty może idź sam, ty najszybszy jesteś w tym wszystkim. Tak, no nie poszło w głowę, poszło w nogi, przynajmniej szybko biega nasz tutaj bohater. A reszta niech pilnuje nowego przyczółku, bo no jakby nie patrzeć, jest blisko elfów. A niestety na tym poziomie mogą nas atakować. No to jest właśnie ten minus, a może i plus. What do we need? Grania na klasycznym, tak? Let's see. Classic. Yes? Any news? Yes. We set up some new outposts, as you suggested. What now? Well, I guess now would be the time to arm our men and prepare them for the attack. In other words, we should put up a barrack. Then that's what we'll do. Wybuduj kamieniołom, wybuduj baraki. No tak. Zobaczmy. We still need to gain more territory. If we don't, the elves can pin us down. No tak, wygląda na to, że tutaj nie ma miejsca, gdzie mógłby być kamień, ale zdecydowanie to jest chyba dobra lokacja na baraki. Tak, ja przynajmniej mam tutaj przeczucie. Widziałem, że też doszła strażnica, miejscowa obrona. Aha, przeciwko. Ło, pięknie, jak jadą towary. A, czyli przyczółki niestety muszą między sobą przewozić te rzeczy. Może i dobrze, że to jest tak rozwiązane, bo w gruncie rzeczy... Okej. Okay. Żeby cię z imprezy nie wyrzucili. W gruncie rzeczy tak logicznie. Okej, okay. Ho ho, mam nadzieję... Nie, nie wygląda to na jakiegoś
skomplikowanego przeciwnika. Więc pewnie i nagrody nie będą godne uwagi, ale... Czemu by nie? Sieci... A te rybaka można by było tutaj ustawić w takim razie. I cóż tu mamy? No tak. Kto podnosi? Dobra, eliksir uzdrowienia. Takie małe nagrody, ale cieszą. Coś z tego jest. Nie wiem, czy tutaj chatki drwala nie udałoby nam się jeszcze jednej postawić. Myślę, że tego nigdy za wiele. O właśnie, składnica drewna 17. Tutaj jest pięknie. A tak, żeby się rozbudować, no to pewnie, że chatka myśliwska. Okej, okay. Zrekrutuj 4 oddziały. Im więcej, tym lepiej chyba, przypuszczam. Ale niestety na dużo więcej na jedzenie nie pozwalać, kiedy oni... A nie, oni od razu biorą jedzenie, no to pięknie, tak to może wyglądać. Byłbym za tym, żeby wybudować mimo wszystko strażnicę, co na... A, tylko panie, daj pan cegłę najpierw. Idziemy gdzieś poszukać te towarów, znaczy miejsc, gdzie ewentualnie... Z tej strony jak biegaliśmy, to tak trochę było czuć, że można by było coś z cegłą zdziałać. Tym bardziej, że mieliśmy jeszcze te wilki do pokonania. Trochę się tu dzieje, trochę się tu dzieje. A przede wszystkim, dobra, zaczniemy od przydzielenia mocy. Byłbym tak, Tahar dostanie budowę, żeby miał jeszcze lepszą zbroję. Bernard może siła, żeby dzierżyć w ręce nieco lepszy łuk. Ty, kolego, budowa, niech będzie siła. Nie musisz czarować. A ty jesteś naszym... Inteligencja, siła woli. Inteligencję przypiszemy. Dobra, czyli te rzeczy mamy tu rozdane. Okej, okay, outpost jest. I teraz powiedzcie, czy tu będą kamienie. Kamienny warsztat. Są kamienie. Te murki będą rozbierać chyba na kamień. Okej, okay, ale gdzieś w okolicy były wilki. I nadal są, nie poszły. Let's go. Czary mary. Okej. Okay. A przydałby się ktoś jeszcze z kołowrotkiem, albo z innymi obszarówkami. Trzeba będzie pójść w tym kierunku w niedalekiej przyszłości, ale teraz proszę. Rozwiążemy to. No byłbym za tym, żeby powrócić do naszych koszarów, zobaczyć, czy możemy je sobie oznaczyć na przykład na dwójkę. Możemy chyba. Bym trochę różne ekip przygotował do walki. Tak mówili, nigdy nie jest za wcześnie, żeby rozbudować naszą armię. Wiesz wszystko, a my na południe na moment jeszcze wrócimy do bandytów. Bo tam chyba zostawiliśmy małe prezenty. To tu było? Prawdopodobnie tutaj. Czasem przydałoby się pograć na żywo, żeby przypomnieć sobie, co, gdzie, jak leżało. To mi się wydawało, że coś było. Okradli. A może to wyżej? Albo niżej? Alright, I think our outpost is in a good spot now. Let's go talk to the general. Przyznam, że się trochę pogubiłem z tymi skrzynkami. Może potrafią one zniknąć niestety. Pogadajmy z generałem, to chodź. Czap, czap. Idź do góry. No nie podoba mi się ten układ, że my mamy... A, wybuduj wieżę. Wybudujemy bardzo chętnie. Chyba tam najbardziej na północ, bo tutaj jest największe niebezpieczeństwo, jeżeli chodzi o atak. Taka z góry by była całkiem niezła. Tu staniemy już na drodze. Aha. Nie chce się, nie? Minus 2. A, kamień dopiero tu przywiozą. Łopanie, ale ty tu uważaj, jak tu chodzisz. To może staniemy jednak w okolicach wieży, bo ja widzę, że... Znaczy dobre miejsce na wieży, bo i z jednej i z drugiej mogą nas podejść. No ale no... Nie mamy za miło sąsiadami. Jest jak jest, ale... Jest, sir. Wybudujcie przyczółek. No i to się nazywa ekipa, tak? Ręce obrudzić, żeby coś tutaj wyczarować. Okej, a my z sentencją mamy pogadać, ale byłbym za tym, żeby jednak w okolice wieży wrócić. Mamy sobie te outposty. Mam nadzieję, że nikt nas nie będzie chciał tutaj jakoś dodatkowo atakować. Chata myśliwego przede wszystkim. Zwierzyny nie widzę, ale gra nas informuje, że 100 sztuk powinna być mięcha. Drewna aż tak dużo nie ma, ale chyba też więcej nie potrzebujemy na ten moment, więc tyle co jedzenie. Z tego co widzieliśmy, do wybudowania armii to jest główny surowiec nam potrzebny. Aha. Mam nadzieję, że oni nie spożywają posiłków tak w trakcie. Coraz zjedli, to im wystarczy.
Dobra, jesteśmy tutaj blisko. Patrzę, chyba mamy jeszcze jeden przyczółek. Jest jeszcze trochę miejsc do zwiedzania. O! W ostatnim momencie się panowie tu zjawiliście, ale w takim razie... Albo to po prostu ustawka na granicy. Nie tak łatwo to wytrzymać. Kroimy ich wszystkich. Panie, ale my z tym atakiem to mieliśmy jednak trochę poczekać, no. Kto przeszedł granicę? Teraz pytanie, czy zawinili nasi, czy ich? Tu widzę, jakiś główny elf się chyba pojawił. Panie, ale zabij tego maga. To by nie było. Oho, niech leży, niech się wykrwawi. O, tak, tak wygląda właśnie bohater, którego można podnieść jeszcze przez krótką chwilę. Jeżeli ktoś by podniósł, może go, znaczy ktoś by podszedł do niego, może go ożywić. No, spokojnie, jeszcze będzie czas. No, ale pierwszą ustawkę zaliczam, tak. Na nasze konto jeszcze tego dziada tam czarującego. Poczekamy, aż mu się umrze. I pogadamy. Nie, z rekrutem może nie. Chodź tu nasz. Piękny. I think we're in a good spot to attack now, General. Good. Then we'll attack right away. I don't want to question your orders, sir, but wouldn't it be wise to do some more scouting first? There might be a weakness in their defense that we haven't spotted yet. Fine. But not much longer. Who knows what these elves are planning? And if they carry the Bloodburn out of the village, no amount of scouting will help us. I robi się ciekawie. Przypuszczam, że te obejście, dojście może być przez ten cienki, wąski mostek, ale mamy jeszcze tutaj tereny do zwiedzania, więc sama misja potrwa i to, co się będzie działo, zobaczymy w kolejnym odcinku. A tymczasem odbierzmy nagrodę. Tak. Jadu ognia, talizman kolejnej szansy. Panie, co jest coś warte, to bierz. I tym samym główny bój, rozdanie punktów zdolności, a także inne przyjemności poznamy w następnym odcinku. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Ej, hej!